Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla Was w teście, tak jak widzicie, Toyota Avensis z 2014 roku, wyposażony w benzynowy silnik 1.8 z automatyczną skrzynią CVT. Kolejny automat na moim kanale. Jeśli jesteście zainteresowani testem takiego samochodu, serdecznie zapraszam. Avensis to model, którego ja nie muszę wypożyczać na kilkudniowe testy, ponieważ byłem właścicielem, użytkownikiem kilku generacji tego samochodu. Miałem pierwszą, miałem drugą, jeździłem trzecią. Znam ten model dosyć dobrze. Postaram się Wam dzisiaj o nim jak najwięcej opowiedzieć. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy wersję 1.8. Jest to benzynowy silnik, myślę, że najbardziej optymalny do tego modelu, ale to sobie potem o tym porozmawiamy później. Zacznę może od tego, że Toyota to był mój pierwszy samochód. Gdy kupiliśmy Toyotę Corollkę z silnikiem diesla, była ona pełnoletnia, była chyba nawet starsza ode mnie, już dokładnie w tej chwili nie pamiętam. Ale jakoś tak mi został sentyment do tej marki, że kolejne samochody to też były Toyoty. I tak płynnie przeszliśmy również do kilku modeli Avensisa. Później Wam powiem, dlaczego to się zmieniło, ale na tą chwilę może powiem tylko, że była to w sumie moja pierwsza motoryzacyjna miłość, czyli po prostu Toyota. Za co jeszcze lubiłem te samochody albo nie lubiłem, to powiem Wam za chwilę. Także może nie przedłużajmy, tylko wsiadamy, jedziemy i sobie troszkę pogadamy. Tak trochę prywatnie mówiąc o swoich własnych doświadczeniach z Toyotą, powiem, że jest to marka, którą na początku swojej przygody motoryzacyjnej, może też trochę przez to, że moim pierwszym samochodem była Corollka, tak została mi sympatia do marki Toyota, szczególnie, że był to samochód, który, mówię, był bardzo stary, a kompletnie się z nim nic nie działo. Do tego to był diesel, więc teoretycznie mógł się psuć, przecież to był ten stary diesel, w którym nie było w sumie nic. Więc też nie miało się co psuć i tak w sumie było, że jeździł naprawdę bezawaryjnie, bardzo mało palił, ale to, mówię, była bardzo prosta konstrukcja, tam nic się nie działo. No i w sumie dalej też było tak, że kolejnych kilka samochodów też były Toyoty. Ja bardzo lubiłem te samochody przede wszystkim za, tak jak mówię, kompletną bezawaryjność, dostępność części, każdy ten samochód umiał naprawić. No, było masę zalet takich praktycznych, takich dla, powiedzmy, biednego studenta, ważnych, nawet bardzo ważnych, może nawet najważniejszych. Przy czym z czasem, kiedy ja zacząłem wymagać od samochodów czegoś więcej, chciałem jakichś emocji, no to jakby zacząłem coraz bardziej od Toyoty odchodzić. No bo różne rzeczy możemy powiedzieć o tej marce, ale raczej nie to, że daje nam emocje. No i tak samo jest w roku 2014, kiedy powstaje, kiedy jest produkowany ten dokładnie egzemplarz, który jest nafaszerowany elektroniką sam przez siebie, a już odnosząc do tamtego modelu, no to jest promem kosmicznym. Ma zupełnie inne silniki, skrzynie, no wszystko tu jest inne, wiadomo, to jest oczywiste, to nie ma co coś rozwodzić. Ale nadal jest to samochód nudny i może troszeczkę powiem tak, jak odnosiłem to do Accorda, bo to są bezpośredni rywale. Ja nawet w tej chwili mam Accorda. To tak jak myślałem, że Accord to będzie auto dla mojego taty, a okazało się, że nawet ja mogę ten samochód bardzo polubić z różnych względów i mogę go mieć i chcieć go mieć, no to Avensis już zdecydowanie to jest auto dla, tak przykładowo mówię, mojego taty. To jest auto dla osoby, która nadal będzie wymagała tego, żeby samochód był praktyczny, bezawaryjny, żeby nie palił dużo, żeby on nie bał się tym samochodem pojechać daleko za granicę i żeby się nie martwił, że nie wróci. Ale już własności jezdne, wygląd, to jak ten samochód jest zawieszony, jak wchodzi w zakręty, jak przyspiesza, jaką ma elastyczność, no to zdecydowanie są to już rzeczy, które muszą być dla tego przykładowego taty na drugim, trzecim, a może nawet szóstym miejscu. I myślę, że po prostu tak powinno się do Avensisa podchodzić. Jeśli wymagasz od samochodu emocji, a masz po prostu okazję kupić Accorda,
to zastanów się 3 razy albo 6 razy, bo może się okazać, że będziesz cieszył się z tego samochodu przez pierwszy miesiąc, bo będziesz miał samochód nowy, czy po prostu nowy egzemplarz dla siebie, ale po miesiącu zacznie ci brakować wielu rzeczy. I na przykład w tym momencie myślę dobrą rzeczą jest to, aby wspomnieć o tej skrzyni. Jest to skrzynia CVT. I tak jak jeździłem ostatnio kilkoma tymi skrzyniami i bardzo mi się podobało, co byłem mocno zaskoczony, no to już tak nie mogę powiedzieć, jak mam być szczery. Nie chcę wnikać może jakby w budowę tych skrzyni, co się zmieniło, czym one się od siebie różnią już między sobą, te CVT, bo powiem też zupełnie szczerze, że jakby nie bardzo wgryzłem się w ten temat z takiego powodu, że ja nie założyłem, że kiedykolwiek skrzynia CVT to może być coś, co mnie się prywatnie będzie podobało. Założyłem, że zawsze to będzie coś nie dla mnie, będę to krytykował i to jest niefajne. No jak się okazało na przykładzie na przykład Civica ostatniego, bardzo fajne miałem odczucia. Myślę, że to przez tą taką symulację biegów, kiedy ja się czułem, że jadę normalną skrzynią i nie ma jednej podstawowej rzeczy. Ten silnik nie wyje. Mówię o Civicu albo o innych różnych skrzyniach, z którymi miałem okazję ostatnio obcować. No to tutaj słabo. Pod tym względem słabo. Mnie się ta skrzynia nie podoba i może jeszcze inaczej. Toyota, automaty od Toyoty, no to nie jest szczyt techniki ani w konstrukcji, ani w użytkowaniu. Po prostu te skrzynie były zawsze słabe. To jest znowu inaczej, bo to jest znowu coś nowego. Jest to skrzynia CVT. Ale jeśli skrzynie CVT, jeśli ich jakby konstrukcja i odczucia z jazdy miałyby się zatrzymać na takim poziomie jak tutaj, to ja nadal nie byłbym w stanie nic dobrego na temat tych skrzyń powiedzieć. Nie podoba mi się, jeśli nie jeździliście taką skrzynią i wejdziecie do jakiegoś komisu, zobaczycie, o, automat, chciałem automat, jeździłem automatem, to nie do końca jest taki sam automat. Musicie koniecznie spróbować i zobaczyć, o co chodzi, bo może się okazać, że wcale to nie jest coś, co będzie was cieszyło. Inaczej się jeździ taką skrzynią, silnik po prostu bardzo często wyje, macie wrażenie, że on kręci i chcielibyście, żeby zmienił bieg, a on tego nie robi. I albo się do tego przyzwyczaicie, nie wiem, czy będziecie w stanie to polubić, po prostu może się do tego przyzwyczaicie, a może nie. I okaże się, że będzie trzeba samochód zmieniać jeszcze raz. Więc ja zdecydowanie polecam osobom, które nie jeździły taką skrzynią, aby przed zakupem pojeździć i to nie 2 minuty, tylko jeśli byłaby taka szansa, to żeby pojeździć troszkę więcej, żeby po prostu uniknąć rozczarowania. Może powiem troszkę o silnikach. Mamy tutaj 1.8, tak jak mówiłem, 147 koni, bodajże 180 Nm. No na papierze szału te wartości nie robią. Mamy coś koło 9.4 do setki, to już jest nawet ok. Ale muszę wam powiedzieć taką rzecz. Ja miałem różne silniki w Toyotach. Od malutkiego diesla po większą benzynę i gdybym miał zebrać wszystkie rzeczy razem i wybrać jeden silnik, to wydaje mi się, że jest to najbardziej optymalny silnik do tego modelu. I już mówię dlaczego. Oczywiście kupując większego diesla, czy w ogóle diesla, będziecie mieli lepsze wrażenia pod kątem elastyczności, będzie wam się wydawało, że jedziecie dużo szybszym samochodem, chociażby przez tą właśnie elastyczność. Będziecie mieli w innych silnikach więcej koni. Oczywiście one będą miały różne zalety, przy czym już wchodzicie w różne rzeczy, które mogą wam po prostu się zepsuć. I w sumie jest duża szansa, że tak się stanie. Tutaj mamy w sumie bardzo prostą konstrukcję tego silnika i szansa, że coś padnie, no jest zdecydowanie mniejsza. Dlatego jakby wypośrodkowując całą gamę silnikową i biorąc wszystkie aspekty pod uwagę, nie tylko osiągi po prostu, albo nie wiem, samo spalanie czy przyspieszenie, całość, jako całość, myślę, że jest to optymalny wybór do Toyota Avensis. Ja na pewno mogę ten silnik od siebie polecić. Miałem też Avensisa z silnikiem 1.8 i naprawdę do tego, do czego on został stworzony, to uważam, że spisuje się kapitalnie. Fajną rzeczą w Toyocie, taką, która troszkę umila użytkowanie samochodu, ja to kiedyś mówiłem podczas testu bodajże Yarisa, jest obsługa posprzedażna, czyli posprzedażowa, czyli stacja obsługi. Jeśli serwisujecie się w ASO, to myślę, że jest dużo większa szansa, że
nie wiem, czy powiedzieć, że jesteście zadowoleni, ale może dużo większa szansa, że dużo mniejsza szansa, że będziecie rozczarowani obsługą niż w ASO innych marek. Mówię w ten sposób dlatego, że raczej chyba ludzie z reguły krytykują obsługę w ASO, chociażby ze względu na ceny. Myślę, że to częstsze zjawisko niż chwalenie. Więc dlatego mówię też w ten sposób, że mniejsza szansa, że będziecie rozczarowani. I myślę, że tak jest, bo i wygląd tych stacji, które naprawdę są bardzo często bardzo duże, bardzo ładne, fajnie wyposażone, jest co tam porobić, nawet nie wiem, jak się idzie z dzieckiem, jakieś kąciki do zabaw, dużo fajnych rzeczy. Wiele marek tego nie ma i może to nie jest jakoś mocno istotne, a może dla niektórych jest, dlatego o tym mówię. To w Toyocie to jest na naprawdę fajnym poziomie i ja muszę też powiedzieć, fakt, że już od jakiegoś czasu tego nie robiłem, może się to zmieniło, poprawcie mnie, jeśli tak jest, ale mnie się zdarzało naprawdę w Toyocie, powiedzmy, zareklamować czy wymienić na gwarancji części, których inni producenci no mocno byli jakby na nie, bo potrafiłem wymienić klocki na gwarancji, nie wiem, gdy mówiłem, że coś tam mi nie wiem, piszczą czy coś takiego, Toyota nie robiła z tym problemu, potrafiła wymienić część, która była po gwarancji, uznając, że po prostu, nie wiem, jest to może jakaś wada i nie powinno tak być, i potrafili to wymienić. Ja byłem bardzo zadowolony z obsługi w ASO Toyoty. Ale tak jak mówię, dosyć dawno się nie serwisowałem, więc jeśli to się zmieniło, to fajnie by było, jakbyście powiedzieli, jak jest dzisiaj. Tak jeszcze troszeczkę co do tego modelu. Jeśli chodzi o wielkość jego, on i z zewnątrz, i w środku jest duży. Ale jest jedna rzecz, która dla mnie jest też taka, którą ja zawsze zauważam, przesiadając się z innych modeli do Avensisa. Czyli ja wsiadam, ustawiam sobie fotel i szukam cały czas, jak to zrobić, żeby go obniżyć. Cały czas mam wrażenie, że ja siedzę za wysoko, a siedzę najniżej, jak się da. I mnie na przykład to nie pasuje, ale rozumiem, że dla klienta, który jest przewidziany jako ten klient Avensisa, to pewnie nawet będzie fajne, bo pewnie będzie wolał tak siedzieć. Ja wolę siedzieć zdecydowanie niżej, a tutaj nie mogę się niżej obniżyć, dlatego o tym mówię i dla mnie jest to wada jakaś tam. Może nie dyskwalifikująca auto, ale jest. Bagażnik jest ogromny, w tej wersji kombi to jest jakiś kosmos. Nie pamiętam, ile producent podaje litrów, też kiedyś mówiłem, że dla mnie to też nie ma jakiegoś tam znaczenia, bo te parametry podawane to jest często jedna wielka ściema. Jest naprawdę duży, bardzo duży kombi, to możecie się przeprowadzać tym samochodem. Chyba też mogę zauważyć poprawione własności jezdne, bo tak jak poprzednie Avensisy, to były totalne tapczany i to naprawdę takie dojętej potęgi. Ani to nie skryte, to samochody, nie wiem, może na amerykańskie drogi, żeby jechały do przodu po prostu cały czas, wtedy będzie ok. Wydaje mi się, że w tym modelu, tak mówię odczuciowo, nie wnikam w konstrukcję, odczuciowo jest dużo lepiej, ale nadal to nie jest na przykład Honda Accord, już nie mówię o Passacie. Tutaj mamy znowu, no być może po prostu inny klient docelowo i to prowadzenie jest takie, nie wiem, gumowe, nie wiem jak to powiedzieć, no tak jakbyśmy mieli tapczan na czterech kołach i to jest też dla mnie osobiście jakiś tam minus. Dla wspomnianego ojca to będzie coś, czego on nawet nie zauważy. W tym konkretnym modelu na pewno na odbiór tego samochodu wpływa wersja wyposażeniowa, to jest premium i też tak jak nazwa wskazuje, jest tu bardzo dużo rzeczy. Skóra, Alcantara, kamera cofania, Bixenony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo dużo rzeczy. Na pewno dużo przyjemniej jeździ się takim samochodem i czuję się po prostu w takim samochodzie, kiedy mamy fajne rzeczy. Co do wykonania tutaj, też mi się wydaje, że jest tutaj postęp dosyć spory, jeśli chodzi o same materiały i spasowanie. Chociaż może to nie była jakaś wielka bolączka nigdy, ale na pewno jest postęp. Ale wygląd, no to widzicie sami, to jest tak siermiężne, nudne i nie wiem, ja też mam wrażenie, że tu od pierwszego modelu to tu się za dużo nie zmieniło. Nie wiem, czy to się komuś może podobać. Na pewno jest to w jakiś tam sposób praktyczne, szczególnie jak ktoś jeździł poprzednimi modelami, to wsiada w ten i wszystko wie, gdzie jest. Designersko, no to tak trochę poprzednia epoka, te guziczki tutaj, to ja na pewno nie umiałbym powiedzieć, że to jest fajne, ładne, bo nie jest. Dla mnie po prostu nie jest. Ale to mówię, to nie wiem, czy
typowy klient tutaj będzie jakoś tam szczególnie na to zwracał uwagę. No ale jeśli chcesz emocji, to tak jak mówię od początku, to nie tędy droga, nie te drzwi. Jak już mówię o wyposażeniu, to też wspomnę, że Toyota na pewno nigdy nie była, pomimo że mówię, że jest bardzo dużo rzeczy tutaj, to też nie jest poziom różnych innych marek, bo Toyota na pewno nigdy nie była jakoś innowacyjna we wprowadzaniu różnych systemów, takich gadżetów, nazwijmy to. I tutaj mimo, że jest dużo rzeczy, to tak jak mówię, nie chcę też wchodzić w szczegóły, bo będę mówił 25 minut, a chciałbym troszkę krótszy ten film zrobić. Na pewno Toyota jest innowacyjna pod kątem technologii hybrydowej. To możemy zdecydowanie powiedzieć, bo na pewno tak jest. Ale tutaj, tak jak mówię, mimo wersji premium, mimo tych wszystkich najważniejszych rzeczy w wysokich wersjach wyposażeniowych, nie spodziewajcie się czegoś więcej, tak jak czasami w innych markach będziecie zaskoczeni tym, no nie wiem, rzeczy typu tam asystent pasa ruchu, zmęczenia i tak dalej. Tak przykładowo podaję, że możecie na przykład kupić wysoką wersję, a i tak się nie spodziewać, że coś takiego będzie, no to w Toyocie raczej marne szanse będą na taką sytuację. Także troszeczkę podsumowując, myślę, że Toyota Avensis to zdecydowanie auto dla kierowców bez sportowej żyłki, potrzebujących, tak może brzydko mówiąc, wołu roboczego, który sprawdzi się w każdych warunkach. Takich, którzy, nie wiem, na przykład psuły im się samochody, chcą dzisiaj coś, co będą wiedzieli, że wstaną o 4 rano, pojadą do Chorwacji i kompletnie nie będą martwili się, że może nie wrócą. Samochód, który będzie ekonomiczny, będzie go łatwo kupić, ponieważ jest ich masę. Będzie go miał kto naprawić i będzie umiał w całej Polsce. Będzie ekonomiczny pod kątem spalania, bo tutaj nie mówiłem, spalanie wygląda tak. I te wartości są, myślę, oczywiście troszkę do przekroczenia, ale może nie jakoś dużo. Samochód, który nie będzie się fajnie prowadził, nie będziecie mieli wrażeń takich sportowych. Tak jak mówię, to musicie kupić z pełną świadomością, że kupujecie to, co chcecie, szczególnie jeśli wybierzecie wersję CVT. Ja naprawdę polecam Wam, myślę, że większość ludzi się przejedzie przed zakupem samochodu, chociaż też z różnymi sytuacjami się spotkałem, ale ta wersja CVT to jest taki, że tak powiem, pozycja obowiązkowa, jazda testowa i nie jazda trwająca minutę. Spróbujcie pojechać na jakąś autostradę, spróbujcie wyprzedzić jadąc 100 i przyspieszyć. Sprawdźcie ten silnik i tą skrzynię w różnych warunkach, żebyście byli pewni, że naprawdę ją chcecie. Ja się będę żegnał. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się zrobić kolejny test. Zapraszam serdecznie, zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!